gminie Milówka odbyły się pierwsze zawody konne. Zawodnicy zmierzyli się w 14 konkurencjach powyżej 18 roku życia i z 7 konkurencjami do 18 roku życia. Skąd w ogóle pomysł na zawody, właśnie takie zawody w Milówce? Od kilkunastu lat współpracujemy ze strażnikami Beskidów, a teraz obecnie współpracujemy z górską turystyką jeździecką. Na wszystkich imprezach są razem z nami, są konie, ale dla przejażdżek dla dzieci. Teraz chcieliśmy zorganizować po raz pierwszy w Milówce właśnie zawody konne, głównie konia huculskiego. I dlatego ten pomysł rodził się wspólnie razem z górską turystyką jeździecką. Jest to organizacja, która zrzesza wielu jeźdźców, wiele stadnin. No i jesteśmy razem, a przy okazji jest majówka, jest długi weekend. Dlatego chcieliśmy to połączyć właśnie po raz pierwszy w Milówce, tu w nowo wybudowanym amfiteatrze, zawodami konnymi. A proszę powiedzieć, ile stadnin zgłosiło się do konkursu? Są 4 stadniny, nawet jest Bielska, z czego się bardzo cieszymy. Są z Rajczy, z Węgierskiej Górki, z Żabnicy. Także troszeczkę jest. Myślę, że pierwsze zawody udane, powiedzmy sobie. No i liczymy, że w przyszłości będziemy organizować większej rangi być może właśnie. Zwłaszcza, że mamy miejsce, mamy pięknie usytuowany amfiteatr. Dlatego po raz pierwszy w tej Milówce u nas jest właśnie, są te zawody. Dla AWG Media Izabela Witas-Baścik.